Niechaj będzie pochwalony Jezus Chrystus, ksiądz Wojciech Rzepa. Zapraszam do wspólnej podróży drogami dobrej nowiny. Ewangelia na sobotę 29 września, święto świętych archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. Święty Jan, apostoł i ewangelista, tak pisze w swojej Ewangelii. Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego i powiedział o Nim: patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Powiedział do Niego Natanael: skąd mnie znasz? Odrzekł mu Jezus: widziałem Cię, zanim Cię Filip zawołał, gdy byłeś pod drzewem figowym. Odpowiedział mu Natanael: Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela. Odparł mu Jezus: czy dlatego wierzysz, że powiedziałem Ci, widziałem Cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to. Potem powiedział do Niego: zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego. Tekst świętego Jana Apostoła Ewangelisty, który przed chwilą usłyszeliśmy, chciałbym zanalizować w takich dwóch momentach. Po pierwsze, Bóg, który widzi człowieka wtedy, kiedy człowiek tego się nie spodziewa. W tych słowach Pana Jezusa, widziałem Cię pod drzewem figowym, zawarta jest prawda o Bożym spojrzeniu skierowanym na każdą i każdego z nas w każdym momencie naszego życia. Bóg nas zna. Bóg patrzy na każdą, na każdego z nas i dostrzega w nas to wszystko, co pozwala Mu nazwać nas swoimi dziećmi. To zaskoczenie Natanaela, przecież apostoła później, jest także być może dla niektórych z nas zaskoczeniem. Zależy od tego, w jaki sposób przyjmiemy to Boże patrzenie. Czy jest ono dla nas wejrzeniem pewnym miłości, wejrzeniem zapraszającym do wspólnoty z Nim, wejrzeniem, które dostrzega dobro w każdym, z nas, czy jest dla nas spojrzeniem, które kontroluje, przeraża. To jest bardzo ważny i bardzo newralgiczny taki moment, dla naszego życia. Musimy mieć odwagę zaufać, że Pan Bóg widzi i dostrzega w nas dobro. Oczywiście także dostrzega zło, ale dlatego uczyniliśmy pod pozorami dobra i chce, abyśmy go jako dobro wybierali. To jest ten pierwszy moment. Przyjmijmy, zaakceptujmy prawdę o Bożej opatrzności. Tę prawdę, którą tak bardzo mocno akcentował w swoim życiu i do dzisiaj akcentuje założony przez Jego zakon święty ojciec Stanisław Papczyński, a zakon Zgromadzenia Księży Marianów. Boża opatrzność, która czuwa nad każdą, z nas, nie pozwala nam się zagubić. Ojciec Stanisław Papczyński to orędzie o Bożej opatrzności budował w czasach ogromnych wojen, ogromnej ilości ludzi, którzy umierali na wojnach. Wierzył, że Boża opatrzność nie pozwala im zmarnować swojego życia. Modlił się za nich, za tych zmarłych, polecając ich duszę w czyściu cierpiące Bożemu miłosierdziu. Kochani, i drugi moment tej Ewangelii, który chciałbym zauważyć, to jest moment ujrzycie niebiosa otwartych aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego. Tak sobie myślę, że ten obraz dzisiaj w świecie techniki, w świecie choćby Gwiezdnych Wrót, tak, czyli filmu, to jest taki obraz, który jakoś tak przemawia coraz bardziej plastycznie niż do słuchających Pana Jezusa uczniów i osoby stojące w koło, kiedy rozmawia Pan Jezus z Natanaelem. Ale mamy otwarty dzięki aniołom, mamy dzisiaj mowę o świętym Michale, Archaniele, Rafale, mamy otwarty bezpośredni dostęp do Pana Boga. To jest takie okno transferowe, to jest taki kanał, bezpośredni kanał łączący każdą i każdego z nas z Panem Bogiem.
bezpośrednio. Da się aniołowie, anioł stróż, wszyscy aniołowie, których Pan Bóg nam daje, są właśnie po to, żeby łączyć nas bezpośrednio z Panem Bogiem. Korzystajmy często z tej ich pomocy, z tego ich wstawiennictwa. To dobrze, że w wielu kościołach powraca modlitwa do świętego Michała Archanioła, tego księcia wojsk niebieskich. Oczywiście pamiętajmy o jednej rzeczy. Nawet największy anioł czy archanioł jest sługą Boga i najmniejszy z ludzi przez chrzest staje się dzieckiem Bożym, jest ważniejszy niż każdy z aniołów. Aniołowie są bytami doskonałymi, stworzeni przez Pana Boga, ale żaden z nich nie zostaje, czy nie został, przynajmniej ile to jest wiadomo w takiej teologii ludzkiej, Synem Bożym, tak? Synami Bożymi jesteśmy my w sakramencie Chrztu Świętego i każda komunia święta, którą przyjmujemy, jest dla aniołów szczytem ich marzeń, którego nigdy nie spełnią. Dlatego korzystajmy z opieki aniołów naszych stróżów, z opieki aniołów naszej ojczyzny, aniołów, których Pan posyła na nasze drogi. Niech dzisiaj Rafał, Michał i Gabriel, Michał, któż jak Bóg, Rafał, ten, który leczy, Gabriel, ten, który przynosi posłanie, niech oni staną się nas zaproszeniem do tego, abyśmy my też stawali się dobrymi aniołami, łączącymi innych ludzi z Bogiem. Jeśli pozwalasz człowiekowi znaleźć Pana Boga, jesteś Jego aniołem. Życzę wszystkim błogosławionej soboty, opieki Matki Bożej, niepokalanie poczętej, z serca wszystkim błogosławię, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem, szczęść Boże.